Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Wprawdzie oklaski nie były planowane w tym miejscu, ale to chyba oznacza, że wszyscy goście są już przygotowani do otwarcia dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, wspaniała dzielnica, w której jesteśmy, Ogliwa, od zawsze była dzielnicą innowacyjną i tradycyjną jednocześnie. Dziś otwieramy kolejny rozdział tej dzielnicy wraz z murowaniem kamienia węgielnego pod Olivia Star, szósty budynek budowanego od 2010 roku, pięknego biznesowego centrum, zmieniającego nie tylko oblicze tej dzielnicy, nie tylko oblicze Gdańska, ale zmieniającego oblicze całego Pomorza. Wiele osób, mówiąc o budynku, który powstaje, mówi o jego wielkości. Tak, wiemy, to będzie rzeczywiście największy budynek w północnej części naszego kraju, ale tu nie chodzi o ściganie się, nie chodzi nam o wyścigi, wszak Burdży Khalifa czy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie z całą pewnością nie pobijemy. Nie o to tu chodzi. Pomyślmy sobie, że ta wielkość, ta wysokość tego budynku to jest możliwość na przykład lepszego przyjrzenia się naszemu regionowi, spojrzenia na naszych sąsiadów, Sopot, Gdynię, na piękne Kaszuby, na morze, morze możliwości, które przed nami. I tak traktujmy ten budynek. Bardzo proszę o dzielnicy tradycji inwestycji opowie gospodarz spotkania Maciej Grabski, ale wcześniej powita osobiście wszystkich gości, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Panie i panowie, zapraszam inwestora, pan Maciej Grabski. Dlaczego Państwo to wielka radość, wielka, naprawdę, pełna radość. Witam Jego Ekscelencję Metropolitę Gdańskiego, księdza arcybiskupa Sławomira Leszka Głodzia. Pani poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Małgorzata Chojnier. Witam Państwa serdecznie, Pani Wojewodo, Dariusz Drelichu, witamy bardzo serdecznie. Wiem, że nie było łatwo. Panie Marszałku, witamy. Witamy Wiesława Bielawskiego, wiceprezydenta miasta Gdańska. Jeżeli ktoś jest z nami, to słyszymy, że prezydent może, jest sesja absolutoryjna, ale jak nie, naprawdę, witamy. Bardzo serdecznie. Witamy konsul honorową Francji Monikę Ternowską. Konsul honorową Polski Niderlandów oraz Szwecji panią Magdalenę Bramfeld. Konsula honorowego Królestwa Hiszpanii Macieja Dobrzyńskiego. Dyrektora Uniwersytetu Gdańskiego, pana profesora doktora habilitowanego Bernarda Manta. Dyrektora Wysokiej Szkoły Wyższej, panią profesor doktor habilitowaną Teresę Makuni. Radnych, mam nadzieję, czy jest radny miasta Gdańska, czy teraz jest sesja absolutoryjna, prawda? Także chcieliby, jak rozumiem, my też chcielibyśmy, ale nie. Witamy za to radnych dzielnicy Oliwa, posłowa jak pana Andrzeja Osików, pana Tomasza Struga i pana Mikołaja Sączaka. Cieszymy się, że są z nami przedstawiciele mediów. Sam widziałem pana prezesa Tomasza Nińskiego, witam. Widziałem też pana Michała Kiczowskiego, widzę, tu miasto.pl, prezes. Widziałem Mikołaja Szana. Jest z nami duchem. Był w zeszłym tygodniu, witaliśmy z nim grupę, oprowadzaliśmy grupę młodzieży. Witam kierownictwo oraz członków Gdańskich Środowisk Gospodarczych, Business Center Club, Gdańskiego Klubu Biznesu, pracodawców Pomorza oraz Regionalnej Izby Gospodarczej. Razem ze mną witaliśmy przed chwilą na piętrze Grupy Energa. Witam pana prezesa i wiceprezesa Grupy Energa, pana Grzegorza Setko. Prezes Agencji Rozwoju Pomorza, pan Łukasz Żelewski. Tak. Szczególnie się pan słowa kieruje w kierunku mojej żony, mojej córki. Druga niestety nie może być, bo jest chora. I oczywiście rodziców obojga. Które jest spotkanie tutaj przy otwarciu, przy kamieniu węgielnym? Bracie, przepraszam.
Krześniaków, przepraszam. Które spotkanie teatra, które, że jesteście... Witam wszystkich przyjaciół Elite Business Center, bo widzę większość twarzy tutaj nie pierwszy raz i z czego bardzo, bardzo, jak wiecie, się cieszę. Witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Oliwa. Jesteśmy w niezwykłym miejscu. Tutaj od samego początku wybija się słowo stylu, przepraszam. Pasjonat historii. Oliwa, jesteśmy w niezwykłym miejscu. Tydzień temu świętowaliśmy 90-lecia, ale przecież historia Oliwy, przyłączenia Gdańska, ale historia Oliwy to jest kilkaset lat. Od zawsze dużymi literami wybija się słowo wspólnota. Oczywiście najważniejszy, fundamentalny element tego to jest to, że tutaj cysterci przyniesie ze sobą chrześcijaństwo. To jest poza dyskusją. I zmiany cywilizacji. Tak, ale dla mnie jako przedsiębiorcy wybijają się takie rzeczy. Od kilkuset lat mamy międzynarodowe tradycje. Trochę tak jak dzisiaj w Oliwii. Tu były wdrażane innowacje, prawda? No w rolnictwie, no bo wtedy nie było przecież jeszcze przemysłu. Ale za chwilę pojawiło się kilkadziesiąt produkcyjnych maszyn wzdłuż tego potoku. Czyli wdrażanie technologii. Katedra Oliwska, niewątpliwie, na pewno, to jest przecież sakralne miejsce. Tam klękamy, ale to też jest element cywilizacji, technologii, techniki. Ona się pieła i to były największe zdobycze technologii na pewno w tamtym czasie. I to wszystko w Oliwie. My trochę się uśmiechamy, ale to jest trochę na poważnie, nawet bardzo na poważnie, 800 lat business continuity. No, także to tak trochę na to patrzymy. Ale uwaga, od kilkuset lat razem z nami są też Kaszubi. To, co widzicie Państwo, to jest prawdziwy fundament, to jest zdjęcie, fundament, element właśnie wbudowany na minus 3. Dlaczego tak jest? Bo Kaszubi dla mnie to jest znowu słowo wspólnota, razem, tworzyli odrębność, ale byli na tych północnych krańcach Polski zawsze z nią związani. Obok, na ulicy Spacerowej, przecież żył Antoni Abraham z Kaszubu. Walczył o polskość w Paryżu dzięki niemu i mogliśmy podtrzymać tę ciągłość. Wierzący, skromni, ciężko pracujący. Ja byłem sąsiadem państwa Sikorskich, Kaszubu. Widziałem to na własne oczy. Ale jakby trochę w tle, pan profesor Frondzyński opowie o Kaszubach na koniec. I my, kiedy widzimy, jak ktoś buduje domy, drogi, to często mówimy my, w naszej branży, to jest dobra ekipa, to są Kaszuby. Tak jest od kilkuset lat. Jak patrzymy na port, na katedrę, na kamieniczki w Gdańsku, niewątpliwie to jest ich ciężki wysiłek i my czuliśmy się, że musimy im jakoś za to podziękować. Wśród tych osób, które będą podpisywały akt elekcyjny, będzie osoba, która tu jest od pierwszego budynku. Oczywiście Kaszuba. Jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, że mogliśmy ich w ten sposób uhonorować. Mam nadzieję, że jak mam przyjeżdżać koło Oliwii, to będą mówić nasze. Prawda. A teraz chcieliśmy Państwu pokazać nasze dzieło wspólne. Oliwia Star. I znowu będziemy nawiązywać, jak widzicie, kształtem do hali Oliwia. Mojej miłości, mam nadzieję, że nie tylko mojej, bo przecież tu się urodziła Solidarność, tu był pierwszy festiwal piosenki prawdziwej, tu były w wielu językach mówione rzeczy do narodów Europy. To jest w naszym sercu i my chcielibyśmy to podkreślić i dlatego taki, a nie inny kształt. Tak, jesteśmy młodsi, silniejsi, dlatego ten budynek. Mamy więcej możliwości, to też taka jest prawda. Budynek jest wyższy, ale poprzez nawiązanie do tej architektury chcemy powiedzieć, kontynuujemy wysiłek naszych ojców, naszych dziadków i traktujemy tę historię jako wręczenie od przyjęcia tej pałeczki od tych naszych ojców i dziadów i za chwilę tę pałeczkę chcemy przekazać dalej. Tak traktujemy tę historię z Oliwią Star. I mam nadzieję, że wy to widzicie, bo to mamy w sercu. Zresztą tata naprawdę budował mój kalorii.
Dodatkowo na samym końcu taka kropka na i, to zwieńczenie, tak żeby razem te 100 i 80, i 80, żeby wybić wysokość z tymi masztami 100 i 80, żeby nawiązać oczywiście do Solidarności, bo nic ważniejszego w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na pewno w naszym kraju się nie zjawiło. Bardzo z całym zespołem staramy się w Oliwii, aby to poczucie wspólnoty było budowane. Chcieliśmy za to podziękować, bo to jest wspólny wysiłek bardzo wielu ludzi. Dziękujemy rezydentom, dziękujemy władzom publicznym, organizacjom pozarządowym, naszym sąsiadom, uczelniom. Razem, naprawdę, to jest wielki wysiłek. Razem współtworzymy tę wspólnotę i mamy nadzieję, że z każdym rokiem, bo tak odczytujemy nasz obowiązek, z każdym rokiem to miejsce będzie coraz ważniejsze dla innych i że razem budujemy historię tego miasta, tego regionu i naszej ojczyzny. Bardzo dziękuję za to i tak odczytujemy nasz obowiązek. Będziemy robić tak dalej. Ja byłem na pogrzebie pana Lecha Bąkowskiego, miałem chyba wtedy 14 lat. Nadzieja to więcej niż pewność. To jest motto naszego aktu erekcyjnego. Dnia 30 czerwca roku pańskiego 2016 w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej 472 w 1050 rocznicę Chrztu Polski, w 90 lat od nadania praw miejskich Gdyni i włączenia Oliwy do Gdańska, w Roku Światowych Dni Młodzieży w Polsce. W tym roku także cieszymy się, witam tutaj przy okazji pana inżyniera, nie przy okazji, ważne, inżyniera Tykowską. W tym roku cieszymy się z otwarcia tunelu pod Nartwą Wisłą Gdańską. Prezydentem naszej Rzeczpospolitej Polskiej jest pan prezydent Andrzej Duda. Wojewodą pomorskim jest pan Dariusz Drelich. Marszałkiem województwa pomorskiego jest pan Mieczysław Struk. A prezydentem miasta Gdańska jest Paweł Adamowicz. Mogę tutaj wtrącić pierwszą osobą, która powiedziała, nie wiem, czy pan wiceprezydent był świadkiem tej rozmowy, ja przyniosłem projekt, a pan prezydent mówi, czemu tak nisko? Wróciłem do domu i pomyślałem sobie, może coś w tym jest. Na pewno tu jest tego trochę pierwszy i soli także z jego strony. Inspiracja. Położenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod Oliwia Star. Kolejny budynek Oliwia Center. Dzieje się staraniem inwestora Macieja Grabskiego, poświęceniem kamienia węgielnego i niższego aktu dokona jego ekscelencja ksiądz arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Głuś. Poświęcamy Bożej Opatrzności trud twórców tego przedsięwzięcia, projektantów, budowniczych oraz tych, którzy wkrótce będą tu pracować. Niechaj pomnażają swoje talenty dla pożytku tego miasta, Pomorza. Obecnością zaszczycili tę uroczystość Jego Ekscelencja, ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głuś, pan wojewoda pomorski, pan Dariusz Drelich, pan marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, pan Wiesław Bielawski, zastępca prezydenta miasta Gdańska, jego magnificencja, dyrektor Uniwersytetu Gdańskiego profesor Bernard Lamek, Pana towarzystka, rezydenci Oliwia Business Center, przedstawiciele biznesu, środowiska akademickiego, mediów, nasi współpracownicy, rodzice i przyjaciele. Współpraca w odorze Pomorze Miasta, Pomorza i Gdańska, inwestora i jego współpracowników zawdzięcza to przedsięwzięcia swój szybki wzrost. Kolejny etap biznesowego centrum miasta powstaje dzięki aktywnym i przedsiębiorcom, firmom, które wybrały to miejsce, a także tysiącom ich współpracowników. Wierzymy, że to będzie przyjazne miejsce pracy, spotkań, wytchnienia inspirujące do dalszych wysiłek. Przynosi nam dumę i satysfakcję z naszym bliskim sąsiadem Uniwersytetem Gdańskim, że robimy to wspólnie oraz innymi gdańskimi uczelniami. Aby upamiętnić to doniosłe wydarzenie, swoje podpisy pod tym aktem składają i będziemy zapraszać. Pozwólcie, ale to tylko ze względów technicznych, że ja to podpiszę jako pierwszy. Pan prezes jako pierwszy składa swój podpis, tak jak powiedzieliśmy, ze względów technicznych, żeby nie było tego wchodzenia, schodzenia i tak dalej, i tak dalej. Podpis został umieszczony. Gorące brawa. A ja pozwolę sobie zaprosić kolejne osoby. Prosimy o kilka słów i oczywiście o złożenie podpisu. Bardzo proszę, wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Gorące brawa, zapraszamy. Chciałbym pogratulować tej inwestycji.
Znam inwestora od 15 lat. Kiedyś dawno temu spotkaliśmy się w zupełnie innym projekcie. On działa chyba już niezależnie. Także myślę, że ja gratuluję tego zapału. To centrum, ten budynek to nie jest tylko bateria. To jest również duch, który tutaj wkracza. I mam nadzieję, że on będzie sprzyjał rozwojowi biznesu i rozwojowi gospodarczemu Pomorza. I drugi podpis. Uśmiech do fotoreporterów przy okazji. Gorące brawa. Panie marszałku, zapraszam. Ekscelencjo, panie prezesie, szanowni państwo. W wystąpieniu pana prezesa Grabskiego pojawiło się kilka niezwykle ważnych terminów. Historia, tradycja. Przybija się również miłość do Oliwy, katedra, chrześcijaństwo, nasze głębokie korzenie, Kaszuby. W kilku zdaniach jako przedstawia pan filozofię swojego biznesu. Biznesu kontynuującego pewną myśl, którą pan wiele lat temu zaczął tutaj wprowadzać. Obiekty, które w istocie podnoszą ogromną jakość przestrzeni miejskiej miasta Gdańska i Pomorza. Ale budynki to nie wszystko. Dzisiaj możemy się szczycić tym, że powstają tego typu nowoczesne obiekty, które przyciągają firmy z całego świata. Ale to przede wszystkim ludzie, których dzięki tej przestrzeni pan prezes Grabski przyciąga. Ludzi świetnie wykształconych, ludzi, którzy chcą się osiedlać w Gdańsku, w Trójmieście, ludzi, którzy chcą pracować na rzecz tego regionu. I panie Macieju, choćby z tego względu, nie tylko ze względu na to, że poprawia pan rzeczywiście wizerunek tej części Gdańska i nad tym genius loci, jakim jest Oliwa, jak pan tutaj widzi związki dokładnie z kulturą inwestowania od początku pojawienia się tutaj cystersów, to rozwój Oliwy, rozwój Gdańska, rozwój Pomorza jest w tej chwili ukierunkowany na ludzi młodych, na tych ludzi, którzy tutaj będą tworzyć wielkość firmy. Bardzo za to dziękujemy, bo to są tysiące miejsc, w istocie tysiące miejsc pracy. To jest początek czy też kontynuacja już dzisiaj takiej drogi, którą Gdańsk przemierza w ostatnich kilkunastu latach. Wielkość Gdańska jest budowana w oparciu o te inwestycje tutaj w Oliwie, o inwestycje po drugiej stronie u pańskich konkurentów, ale ktoś musi oddać początek. Pan jest tutaj protoplastą, gratuluję. Teraz swój podpis składa marszałek Mieczysław Struk. Gorące brawa! Zapraszam pana prezydenta Wisława Bielawskiego. Ekscelencja, panie wojewodo, panie marszałku, szanowni państwo. Ja bardzo dziękuję za to zaproszenie w imieniu prezydenta na tę miłą uroczystość. Jeszcze raz proszę wybaczyć jego nieobecność. Sesja absolutoryjna obok sesji budżetowej jest jedną z najważniejszych w roku. Stąd też nie ma nikogo z radnych miasta Gdańska, którzy zapewne chcieliby świętować ten dzień tutaj z inwestorem i z państwem, jak i też nieobecność pana prezydenta, bo cały czas trwa dyskusja nad udzieleniem absolutorium. Był tu rysowany przez Macieja Grabskiego wątek historyczny. Ja też mam wątek historyczny z tym miejscem związany. Z początkiem lat 70. jako mały chłopiec szkoły podstawowej będący w harcerstwie zostałem tu przywieziony do hali Oliwia na jakiś zlot. I podejrzewam, że ten zlot miał przydomek socjalistyczny. Ale to już mamy na szczęście za sobą. Realizacja tego kompleksu i tego obiektu właściwie potwierdza współczesny paradygmat urbanistyki, który mówi o tym, by ograniczając emisję CO2 do atmosfery, miasta muszą się rozwijać koncentrycznie, bardzo intensywnie, a tym samym w konsekwencji wysoko.
Oczywiście wywołuje to szereg dyskusji w różnych środowiskach, szczególnie konserwatorskich, to nawet ja jestem za wysoki, ale myślę, że ta realizacja pokazuje, jak fantastycznie rozwija się nasze miasto i jak cennym elementem jest widok. I widoku wszystkim pracownikom, których będzie tu niemało, tutaj kilka tysięcy ludzi będzie pracowało, szczerze mówiąc bardzo zazdroszczę, bo moim widokiem na dzień dzisiejszy jest podwórko w urzędzie. Bez wątpienia jest to, będzie to miejsce o wielkim prestiżu, o wielkim znaczeniu i tu będzie biło serce ekonomiczne, gospodarcze regionu. Gratuluję i cieszę się z tej realizacji. Pan wiceprezydent Wiesław Bielawski złoży za momencik podpis. Jako kolejna osoba. Gorące brawa, szanowni państwo. Ja zapraszam rektora Uniwersytetu Gdańskiego i jego magnificencję profesora Bernarda Lanka. Brawo. Szanowni państwo, ja bardzo krótko powiem. Mieliśmy szczęście. Szczęście mamy takie, że jesteśmy sąsiadami Euro Business Center. I to jest, ale to jakby rzecz mechaniczna, można powiedzieć. Co nas łączy? Łączy nas śmiałość. Chociaż muszę niestety powiedzieć, że pan Maciej nas przegonił i to mocno z tej śmiałości wizji. Zbudowaliśmy piękny kampus, natomiast to, co się dzieje tutaj, to przechodzi już wszelkie wyobrażenie. Z pewną zazdrością, ale nie zazdrością, bo właściwie z podziwem. Głównie patrzymy na te osiągnięcia, ponieważ jest to dla nas kapitalna szansa, dla nas jako uniwersytetu, dla studentów, którzy mogą zdobywać doświadczenie, a później pracować w globalnych firmach, które tutaj, jak widzimy, masowo ściągają, to jest rzecz nie do przecenienia. Powoduje to, że województwo gdańskie, województwo pomorskie, przepraszam, ma dodatni bilans migracyjny. Ściągamy ludzi wykształconych, kształcimy studentów, oni bardzo często zostają, nie muszą wyjeżdżać. I to twoja, Maćku, ogromna zasługa, oczywiście nie tylko, ale jest to duży, duży procent. Bardzo serdecznie za to dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę. Ja tylko dodam, że pan prezes Grabski ma bardzo szerokie plany i tutaj miasto będzie musiało pomóc zapewne. My też wiążemy określone nadzieje z integracją Oliwy przez Oliwia Business Center Uniwersytetu Gdańskiego. To są plany szerokie, nie będę o nich mówił, bo nie chciałbym tutaj odbierać zasług, ale myślę, że wspomnieć mogę. Także czekamy na więcej. Miasto i pana marszałka na pewno będziemy prosili o jak zwykle życzliwe wsparcie. Dziękuję. Gorące brawa. Państwo, władze miasta i regionu już swoje podpisy złożyły, ale inwestor chciałby uhonorować także swoich najbliższych współpracowników. Panie prezesie, bardzo proszę. Ryśku, Ryszard Pinker. Bez Rysia. Oczywiście, przepraszam. Dyrektor Ryszard Pinker. Ale spójrzcie na Ryszarda. Proszę. Ryszard jest odpowiedzialny za, jest treasury w naszym przedsięwzięciu, jest od samego początku. Był szef regionu PKSA, podmiotów gospodarczych. Bez jego podpisu nie ma przelewu. Grzegorz Kiedemiński, radca. Prawny Grzesiu jest odpowiedzialny za przygotowywanie dokumentacji. Jest niezwykle zaangażowany merytorycznie. Wieloletni radca w kancelariach w tej chwili. Skupiony rzeczywiście na tym naszym przedsięwzięciu, ale także wspierał nabycie przez grupę PKBX z fabryki w Kokoszkach. Część z tych elementów pochodzi właśnie z tej fabryki. Dziękuję, Grzesiu. Radca Ryszard Pińczyk.
jest praktycznie od samego początku projektu. Także wcześniej pracował w kancelariach przy międzynarodowych projektach. Każdy z naszych rezydentów miał okazję poznać Rysia. Ale także ma w naszym przedsięwzięciu ma także niezwykle ważną funkcję literat, można powiedzieć, tak? Gitarzysta Maciej Kotarski. Maciej jest też od początku projektu, jest odpowiedzialny za, my to mówimy w naszej branży, leasing, rozmowy, negocjacje, to jego domena. Jeff Jeffcott, mamy tutaj dużo relacji międzynarodowych, Jeff jest od samego początku. Wiem to od innych osób z zewnątrz, że cenią to właśnie, że jest ktoś, kto jest z innego środowiska, z Bath, dokładnie z Anglii, ale mieszka w Gdańsku. Moim zdaniem największy lokalny patriota, czyli Jeff Jeffcott z Anglii. Krzysztof Raszczyk, kierownik naszej budowy. Jego główne zadanie to jest koordynacja, ale oczywiście temat bezpieczeństwo. Prosimy za chwilę o poświęcenie tego naszego wysiłku, bo bezpieczeństwo jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Krzysztof, proszę, podpisz. Wojciech Walania. Wojtek jest odpowiedzialny za zarządzanie. Szeroko rozumiane, traktuje bardzo poważnie swoje obowiązki. Ja wiem, że wtedy, kiedy zbliża się szwał, deszcz, wiatr, zawsze zespół jest przygotowany do tego. Wojku, dziękuję w imieniu, na twoje ręce całą zespół. Rafał Marcyniuk. Przyłączył się 2 lata temu do naszego zespołu. Witaj, Rafale. Coraz więcej w naszym przedsięwzięciu jest zdigitalizowanych procesów. Rafał właśnie, to jest jego domena. Dziękuję. Pan Tomasz Janiszewski. Właśnie twórca tego, co Państwo widzieliście. Wielki patriota, także patriota lokalny, ma piękny widok. On z kolei, bo byłem z Gdyni, cieszy się tak tą architekturą gdyńską. Witam, Panie Tomaszu. Naprawdę Panu dziękuję. Każdy detal omówiony wspólnie jest twórcą, polskim architektem. Zespół jest międzynarodowy, są konstruktorzy także z Irlandii, ale sama koncepcja, to co Państwo widzieliście, to dzieło tego zespołu. Pan Grzegorz Jędrzejewski jest prezesem PKBEX-u. Robercie. PKBEX-u, czyli firmy, która jest tutaj naszym głównym wykonawcą. 4 fabryki w Polsce, witaj Robercie. 4 fabryki w Polsce, w tym Kokoszki. Także eksport domów na wynajem, wielorodzinnych domów na wynajem w Szwecji. Mój partner i kolega. Dziś oglądamy mecz, tak Robert? Kazan? Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Seremek. To jest niezwykle. Panie Tomaszu? Jest. Tomku, zapraszam. To jest właśnie ta jedna z takich osób, inżynierów, o których marzymy, żeby wrócili z zagranicy. Pracował za granicą. Tomaszu, Irlandia, dobrze pamiętam? I z tymi doświadczeniami lepszymi, mam nadzieję, bo widzę to sposobem na zarządzanie procesami, przyjechał z zagranicy. Chcielibyśmy, może ten trochę Brexit spowoduje, że część tych naszych rodaków jednak będzie wracała i wzmocni nas, tak trochę jak w 1918 roku. Prawda? Wrócili i pomogli. Dziękuję Tomasz. Ja chciałem się całemu zespołowi podziękować. Przepraszam, nie mogę każdego z Was zaprosić. Przepraszam, tak? Nie mogę. Ale chcieliśmy też zaprosić Pana Karola Cielskiego. Ta kamizelka to nie jest przypadek. To nie jest inscenizacja. To jest Kaszub. Prawdziwy. Pracuje na naszej widowie. Rozmawialiśmy tego z Krajem. Pracuję właśnie firmy Granit. Jest pracownikiem firmy Granit.
No i to byłoby tak, doszliśmy do wniosku, że trochę sztuczne i dmuchane, gdybyśmy takiego prawdziwego kaszery. Z jakiego regionu, proszę powiedzieć? Kartuz, Sianowo. Gdzie jest Matka Boska? Dokładnie. Tam, gdzie jest Matka Boska Sianowska, jest. Trochę właśnie wymieniam tych ludzi, o których żeśmy mówili. Bardzo panu dziękuję. Pan profesor Cezary Obrach-Kądzyński. Za chwilę będzie miał właśnie opowieść w kilku, chociaż nie, panie profesorze, nigdy nie słyszałem w kilku zdaniach. Liczę, że nie. To jest taki kultywator tradycji kaszubskiej. Jest trochę też, co patrzymy na to. No tak, opowiada pan o tym w niezwykle ciekawy sposób, ale uwaga, w naukowy sposób, tak? Bardzo panu dziękujemy. Za chwilę pana poprosimy właśnie. Ale bardzo wszystkim dziękuję. Teraz chciałem prosić o poświęcenie, bo to jest niewątpliwie taka uroczystość. Poświęcenie jego ekscelencja. Bardzo prosimy. Magnificent. Lewa, możesz tutaj z miejsca już podnieść. To najpierw dziękuję za zaproszenie panu prezesowi Maciejowi Gierawskiemu i jego tacie. Oni wydeptali już ścieżkę do kuli, a z kuli ja z kolei i tu, dlatego że jestem chyba po raz piąty. Poświęcamy tym razem chyba najbardziej okazałe i największe dzieło, które wyrośnie w Oliwie. A oliwa to Babel północny, bo i katedra, i cystersi, te wątki już się przewijały, pan profesor z pewnością jeszcze bogaci, ale codziennie jadąc do kuli przejeżdżam tam i z powrotem i skłaniam głowę, nieraz cztery razy dziennie. I widzę, jak się mury pną do góry i po tej stronie Business Center, i po drugiej także, także cieszę się, że Gdańsk się rozwija, że staje się coraz piękniejszym miastem, miastem młodym, innowacyjnym. Przed rozpoczęciem tej uroczystości pan Maciej był łaskaw pokazać tą młodzież pracującą tu z różnych krajów, studiującą, przygotowującą programy i tak dalej. Także te szklane okna nie oddają tego, co się dzieje wewnątrz, a to wnętrze ma już swoją duszę. I jak ma swoją duszę, a tym bardziej i tą historyczną, i religijną, to dzieło dobiegnie do szczęśliwego końca. I o to się modlimy, tym bardziej, że poruszane tu były te akcenty kaszubskie, a ich motto życia to są słowa bardzo proste. My trzymamy błego. Różnie wymawiane są te słowa. Ja też już na wszystkie sposoby uczyłem się kaszubskiego i wymawiać i mówią, że każda wymowa jest prawidłowa. No a także ten pan Sianowa też to potwierdzi. A teraz, żeby nie przedłużać, bo program jest jeszcze bogaty, dokonam poświęcenia tego gmachu. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się, prosimy Cię, Wszechmogący i Wieczny Boże, pobłogosław tą nową budowę, aby budynek Oliwia Star, który tu powstanie, mógł być ukończony bezpiecznie i planowo. Osadź go na mocnym fundamencie i oszczędź od wszelkich żywiołów i niebezpieczeństw. Niech wielu ludzi znajdzie tu w przyszłości uczciwą pracę, godną swoich zdolności i wykształcenia. Niech ten najwyższy budynek Trójmiasta będzie chlubą inwestorów, projektantów,
i tych, którzy swoimi rękoma przez ciężką pracę go zbudują. Wszystkim nam, Boże, którzy gromadzimy się dziś w Twojej imię, racz obficie błogosławić i udzielić hojnej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Przyznam, że nabrałem wprawy przy poświęceniu dzięki jego magnificencji panu rektorowi Bernardowi Mankowi, bo tam też co kwartał poświęcamy nowych mach. On narzekał przed chwilą, że niskie. Daj Boże, żeby w Polsce były wszędzie takie. Natomiast niech Gdańsk będzie dumny, że tak się odnawia i ten wiatr od morza, który powiał, to nie tylko powiew solidarności, ale także i nowego ducha, i to zespolonego. I tego naprawdę gratuluję panu Maciejowi, bo chcę tu wydobyć elementy takie ludzkie. Ja do murowania ofiaruję tu różaniec z rąk papieża Benedykta, bo to jest ten pontyfikat, a papież żyje. I także różaniec z rąk papieża Franciszka, na którego przyjazd czekamy. A także osobisty mój medal z herbem Gdańska i Milito Pro Christo w brązie, więc z pewnością nie szczęśnie tutaj w tym cemencie. Powodzenia panie Macieju i dobrych myśli i pełni życia i dynamizmu. Dziękuję. Ksiądz arcybiskup ma własne pióro w kieszeni, jak zauważyłem. Zawsze podpis złożony. Gorące brawa. Na scenę już za momencik wejdzie pan prezes Grabski, aby wszystkie te rzeczy poświęcone przez księdza arcybiskupa włożyć do specjalnej tuby. Ksiądz arcybiskup za chwileczkę tutaj przy pomocy kielni dokona tego, w czym, jak mówił, ma już dużą wprawę. Bardzo proszę, panie prezesie, może słów kilka o tym, co tutaj jest składane. Akt erekcyjny, jak widać, złożone, wszystkie podpisy przygotowane. Tak jest. Pan prezes, można powiedzieć, że też ma swego rodzaju prawo w przygotowywaniu tego rodzaju tub, tak? Co? Mamy tutaj przedstawicieli naszych mediów, mamy wydruki z internetu. W kolejności moi współpracownicy przygotowali Dziennik Bałtycki, Wyborcza.pl, Miasto.pl, Radio Gdańsk, czy słuchamy go. Dobry TV też, tak? Są także papierowe wydania gazet. A tak, mamy tutaj naszą drużynę. Mamy nadzieję, że ktoś właśnie po tym wygranym finale za parę set lat będzie dociekał, dlaczego piszemy o ćwierćfinale. Ten słynny finał z Finlandią, z Islandią, przepraszam, tak. Mamy tutaj właśnie poprzez rodzinę, uroczystość, mamy różaniec. Mamy Światowy Dzień Młodzieży, który pamiętamy. Matkę, która ma się modlić za nami, od księdza arcybiskupa, dostajemy ją. Mamy monetę wydaną właśnie. I te trzy rzeczy, o których mówił ksiądz arcybiskup. Dwa różańce i medal. Zgodnie, czy on się tutaj zmieści, jak nie, to zmieścił się razem? Proszę, razem. Teraz zamykamy tubę, tak jest. Dobrze zamykamy. Przechodzimy.
tutaj w tę stronę i trzeba ją odpowiednio włożyć, a następnie przykryć takim specjalnym dekielkiem. Tylko powoli, Panie Prezesie, powoli wkładamy i zwracamy uwagę, że tutaj też są fotoreporterzy. Szybki Pan Prezes. Jeszcze raz. Nie, nie, Panie Prezesie, nie, nie, to było za szybko. Jeszcze raz. Tak. Do góry trochę, tak, do góry, o, tak, tu wkłada, wolny ruch, tak. Dekielek, uwaga, tak jest. Tak i zapraszamy księdza arcybiskupa, bardzo proszę. Tak, żeby wrzucać, a jednocześnie uśmiechać się do fotoreporterów. To jest niełatwe zadanie, ale jesteśmy pewni, że jego ekscelencja da sobie radę. Tak jest, bardzo prosimy. Pana wojewodę. Tak jest, pana marszałka. Solidnie, tak. Pana prezydenta bardzo prosimy. Panie prezydencie, bardzo proszę. Dopcha się pan, dopcha. Spokojnie. Władze Gdańska są przyzwyczajone do tego, aby dawać sobie radę z trudnościami. Proszę bardzo. O. Tak jest, bardzo proszę pana rektora. Tak jest, no i prosimy fachowców, żeby nam tutaj, jeśli tak można powiedzieć, dokończyli robotę. Proszę bardzo, proszę bardzo. Inwestor mówi, że on jeszcze nie, on tylko włożył, tak, rzeczywiście, tubę. To jeszcze pan będzie musiał przyklepać trochę. Panie prezesie, tak. Bardzo proszę przepuścić tutaj kolegów w tych charakterystycznych strojach, jak mówiliśmy, oni budują i do tej pory budują nie tylko szybko i znakomicie, ale także bez żadnych wypadków. Panowie, trzeba dokończyć teraz, jeśli tak można powiedzieć, wrzucić tam resztę tego cementu. No i potem nastąpi taki bardzo charakterystyczny moment, czyli przetransportowanie tego elementu na plac budowy. On zostanie za pomocą dźwigu włożone 3 piętra poniżej, a my to wszystko będziemy oglądali na ekranie tego oto telebimu, szanowni państwo. Kiedy nastąpi już ten moment, jeśli tak będzie można powiedzieć, w międzyczasie będziemy słuchali wypowiedzi o Kaszubach. Tak jest, zapraszamy? Ale jeszcze fanfary muszą być, jak oni będą wyjeżdżać, tak? No dobrze, my już zapraszamy, bardzo proszę, Cezarego Olbrachta Prączyńskiego, socjologa, antropologa, historyka kultury. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowych, problemów współczesności, kultury Kaszub i Pomorza Polski regionalnej. Bardzo proszę. Słów kilka o tożsamości. Szczególny was na pasto wielobotni dresze. Nie możliwym się ta solenka z nieba do wsiaście po kasiecku wiedem. Ale jeżeli jesteśmy w Łelbie, musimy pamiętać, że to jest Nowarzy Kasiewscy, Mel w całym Gdyńsku. Ekscelencja arcybiskup rzekł nam, że tam jest naj Wawel, tam naj książęta leżą, płet Wesens Plat. Żeby ktoś chciał wiedzieć i płacić z Kasiewskiego decha, może dole go pojechać, a są książętą upłynąć. Panie profesorze, to tylko jedna rzecz, żeby koledzy już zabrali, żeby kamień węgielny mógł zostać przetransportowany, to co? Fanfary poprosimy wobec tego i to będzie ten moment, żeby wszyscy widzieli. Są fanfary, a państwo biją brawo. Ostrożnie, zróbmy szpaler. Dajmy szansę na to. Przenieść akt elekcyjny. Tę całą drogę będą mogli państwo oglądać na telewimach, a panie profesorze, tak jest. Bardzo proszę państwa, zatytułowałem to przedsiębiorczość kaszubska i nauki zniepokojące nie tylko dla Gdańska. I nie tylko dziś. 4 prawdy dość oczywiste na sam początek. Po pierwsze, Kaszuby przetrwali tylko dzięki pracowitości. Gdyby nie ta cecha,
to dzisiaj mówilibyśmy o Kaszubach wyłącznie w kategoriach historycznych. Tylko dzięki uporowi i trwaniu w bardzo trudnych warunkach, a tylko te najtrudniejsze, najbiedniejsze strony nie były obiektem zainteresowania ludności niemieckiej, mogli przetrwać. Po drugie, bardzo ważne dla tego, czym była i jest kaszubska przedsiębiorczość, były reformy pruskie z początku XIX wieku, o których generalnie w naszej świadomości historycznej nic nie wiemy i nic nie pamiętamy, a te reformy zmieniły wszystko. Zmieniły całą strukturę własnościową, zmieniły sposób funkcjonowania, zmieniły prawo, wojsko, edukację, wszystko. Wprowadziły nas w ostry trening kapitalistyczny. I to kilka pokoleń wcześniej niż na innych ziemiach. Po trzecie, to ten trening kapitalistyczny odbywał się w warunkach bardzo silnej konkurencji z dominującym żywiołem niemieckim. Dominującym w każdej sferze, politycznej, kulturowej i także oczywiście ekonomicznej. Kaszubi, Pomorzanie, również Wielkopolanie, Ślązacy wykonali ogromną pracę samomodernizacji bez dopłat unijnych, bez dopłat bezpośrednich, bez funduszy strukturalnych i innych rzeczy. Wyłącznie własną pracą, wysiłkiem, dzięki jednej cesze, umiejętności współpracy. Nie jest prawdą, że historycznie jesteśmy skazani na brak umiejętności współpracy. Wręcz przeciwnie, jeśli odnieśliśmy sukces i przeżyliśmy, to tylko dzięki tej cesze. I czwarta wreszcie rzecz. Kiedy robiliśmy pierwsze badania socjologiczne w latach 80. XX wieku na Kaszubach, jedno było deklarowane wprost. Kaszubi nie mieli poczucia dyskryminacji ekonomicznej. Wręcz przeciwnie. Mieli poczucie własnej zaradności i umiejętności gospodarowania. Co z tego wynika? Z tych kilku prawd. Po pierwsze, na Kaszubach i na Pomorzu liczy się przede wszystkim patriotyzm pracy. Potrafiliśmy w XIX wieku się sami zmodernizować i było to możliwe wyłącznie pewnym elementom wartości. Mówiąc krótko, pewnemu etosowi. Po drugie, zostało to osiągnięte dzięki pracy, która, do której inspiracją było również to, co szło z Wielkopolski do nas. Cały program, który ze szkoły pamiętamy, ale który mamy bardzo stereotypowo zapamiętany, program pracy organicznej. W tym powiedzeniu, bez pracy nie ma kołaczy, jest prawda naszego życia. Jeśli chcemy wyciągać wnioski z tej naszej historii, to musimy pamiętać o tym, że liczą się wartości i postawy. Sukces sam się nigdy nie urodzi. Nic się samo nie dzieje. Zawsze za tym, co się dzieje, jest czyjaś praca. Ale ta praca musi być czymś, co się dzieje ponad podziałami. Nie ma pracy, która jest wolna od ryzyka. Ryzyko zawsze nam towarzyszy, chociaż staramy się je minimalizować. Co je minimalizuje? Z naszego doświadczenia wynika jedna prawda. Liczą się instytucje. Dzisiaj mamy ogromną skłonność i łatwość do destruowania instytucji. Instytucje gwarantują trwanie i minimalizują ryzyko. Co jest jeszcze ważne z tej historii? Ważne jest to, że liczy się wysoka kultura dialogu i równie wysoka kultura konfliktu. Z dialogiem słabo sobie radzimy, jeszcze gorzej z konfliktem. Ważna jest również samozaradność, towar niezwykle dzisiaj deficytowy, czyli umiarkowanie i rozsądek. I my pamiętanie o tym, że biznes jest po to, jest tylko środkiem, jest po to, i to jest naszym celem, aby życie stawało się lepsze. Trzeba się czuć odpowiedzialnym za społeczność, w jakiej funkcjonujemy, trzeba być aktywnym i powinna być to aktywność społecznie użyteczna. Czy są takie osoby, które mogłyby być wzorem społeczności kaszubskiej, tutaj obecnej w Gdańsku, jednocześnie przedsiębiorczej? Moim ideałem, moim idolem, niestety dzisiaj kompletnie zapomnianym w Gdańsku, tablica, która jest jemu poświęcona, jest przykryta na długim targu, jest przykryta parasolem restauracyjnym, jest Franciszek Kręcy. Wspaniała postać, pochodzący z Bożystowa, niedaleko właśnie spod Kartuz, od 1906 roku w Gdańsku, ekonomista, dyrektor banku w okresie międzywojennym. Żadna inicjatywa polska i kaszubska tu w Gdańsku nie odbyła się. Był przy założeniu Towarzystwa Młodokaszubskiego w 1912 roku. Był współpracownikiem Gazety Gdańskiej. Był wydawcą i redaktorem Gryfa. Był współzałożycielem Towarzystwa Pomocy Naukowej, Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki, Macierzy Gdańskiej, szefem harcerstwa w Wolnym Mieście Gdańsku. Był również jednocześnie szefem Organizacji Wojskowej Pomorzy, która w 1918 roku przygotowała tutaj powstanie. Za całą swoją działalność patriotyczną, biznesową, regionalną itd. zapłacił najwyższą cenę.
Został uwięziony w 1939 roku, zamknięty Wiktoria Szulej i następnie zamordowany w Sztutowie. To jest wspaniała postać. Dzisiaj nie jest bohaterem, nie jest wyklęty, jest raczej zapomniany. Ale tacy ludzie, a takich ludzi było więcej, przesądzili o tym, że my tu możemy być i jesteśmy tutaj u siebie. To jest właśnie świadectwo trwałej obecności społeczności kaszubskiej w Gdańsku. Zawdzięczamy to temu, że przestrzegali oni podstawowej zasady dawnych Gdańska. Nektemerem i timidem. Ani tworzliwie, ani zuchwale. Można to przełożyć też inaczej. Na uniwersalną zasadę kaszubskiej przedsiębiorczości Macieju daruję ci ją całkiem gratis, a jest ona związana z doświadczeniem profesora Burzykowskiego, który jako mały chłop zbierał bulwy w Karsinie i stary czopieści przyszedł i powiedział: ano knapy, zbieraj te bulwy pomału, dokładnie, piorunem do końca. Tak to spójrz. Dziękujemy bardzo panie profesorze, profesor Cezary Olbracht-Frondzyński. Szanowni Państwo, oglądamy miejsce, w którym za chwileczkę znajdzie się akt erekcyjny, gdzie zostanie wmurowany kamień węgielny. To już za moment, to jest właśnie to miejsce na poziomie -3, ale myślę, że nie będziemy tutaj siedzieć i śledzić tej transmisji, Szanowni Państwo, tylko teraz mają Państwo kilka rzeczy do wyboru. Albo pozostać na tej sali, niekoniecznie na tych krzesłach, tylko tutaj kilka kroków dalej jest catering, gra zespół Algorytm, będzie miło i przyjemnie. Albo odświeżyć się i przejść korytarzykiem tuż obok do budynku Olivia Star, tam na poziomie 0, również poczęstunek i również piękna wystawa tego, jak ten budynek powstał. Jeżeli Państwo mają na to ochotę, bardzo proszę przejść kilka kroków. Tym wszystkim, którym ewentualnie nasza uroczystość by się znudziła, oczywiście nie teraz, tylko za 2, 3, 4, a może nawet 5 godzin, to chciałbym tylko poinformować, że przy wyjściu otrzymają Państwo takie specjalne upominki upamiętniające to nasze dzisiejsze spotkanie. Dla dziennikarzy w kąciku prasowym również jest takie specjalne miejsce, aby otrzymać materiały dotyczące naszej uroczystości. Podobno... O, idą, tak. Ich, 4 ich było, tak jest. Donieśli na piechotę, proszę bardzo. No. Miał być wózek. No i za chwilę będzie ten moment. Ale to jeszcze trochę potrwa, Szanowni Państwo. To jeszcze raz brawa dla inwestorów, żeby im się udało. Czujemy się zaproszeni na kolejne etapy, tak jest. Bo jestem pewien, że tu, w tym miejscu, nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa. Szanowni Państwo, życzę udanej zabawy. Uczestniczyli Państwo w kamieniu węgielnym Olivia Star, najnowszej gwieździe Gdańska. Jeszcze jedna kwestia. Proszę bardzo, pan prezydent trzymał swoje zdanie do ostatniej chwili. Przepraszam, mam nadzieję, że szef dotrze, ale ciągle widać, że nie dotarł, więc przypadł mi w udziale zaszczyt wręczenia naszemu inwestorowi medalu pana prezydenta z takąż dedykacją, że w dowód uznania i szacunku za wkład w rozwój miasta Gdańska, w dniu uroczystego poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod Olivia Star przyznaje Olivia Business Center medal prezydenta miasta Gdańska, podpisał Paweł Adamowicz. Wszystkim każdemu z osobna bardzo dziękuję za obecność i mam nadzieję, że spotkamy się przy otwarciu. Tak sobie bym życzył. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, Szanowni Państwo, i zapraszamy wszystkich gości na poczęstunek.